Witam wszystkich, wszystkie koleżanki i kolegów na pasiece. Dzisiaj takie ujęcie z pasieki. Dobra akcja do nagrania, do zaprezentowania, bo namierzyłem rodzinę pszczelą, która wymaga mojej pomocy i mojej interwencji w trakcie zimowli. Jest 9 stycznia, więc jeszcze, jeżeli pogoda się ułoży tak, jak podają prognozy, to jeszcze są bite 2 miesiące zimowli. I ja wykorzystuję taki mroźny poranek, żeby pouchylać powałki i pozaglądać, jak są powiązane kłęby, jak one się lokalizują i jak przebiegają zmiany w trakcie zimowli. Generalnie w tym roku bardzo dużo rodzin zimuje pod powałkami, bardzo wysoko. To są silne rodziny, bardzo często zimujące wysoko, ale z tyłu za tymi rodzinami zlokalizowane jest bardzo dużo pokarmu. Pszczoły są związane z przodu, od wylotków. Z tyłu widzę bardzo dużo pokarmu i to dosłownie dwusekundowe uchylenie powałki i rzut oka wystarczy, żeby to dobrze ocenić i żeby wiedzieć, że tym rodzinom po prostu trzeba dać spokój na kolejny miesiąc i więcej nie zaglądać. Ale na radarze od jesieni, od wypuszczenia matek z izolatorów, miałem tą rodzinę, tą na trzech korpusach. Ta rodzina była zdecydowanie nadaktywna w stosunku do całej reszty. Ja zrobiłem tutaj taki jesienny, późny wgląd i okazało się, że no tam są dwie ramki na czerwione. Matka się bardzo mocno rozczerwiła po wypuszczeniu. Ta rodzina była na moim radarze. Ja wczoraj, korzystając z mroźnego dnia, zajrzałem tutaj, zobaczyłem, że kłąb, mówię o tym specjalnie, celowo, żeby w momencie, kiedy już otworzę uli, będę działał bardzo szybko, już nie będę nic gadał ani pokazywał, wtedy zwróćcie uwagę, jak jest uwiązany kłąb względem korpusu, względem ramek. On już się zdecydowanie przesunął do tyłu. Widać jeszcze pokarm, to nie jest rodzina głodująca, widać jeszcze pokarm po bokach, ale tego pokarmu może, patrząc na to, ile czasu jeszcze i ile tej zimowli jest przed nami, może rodzinie nie wystarczyć. Więc ja postanowiłem, tak jak widzicie, jest ramka z pokarmem. Tutaj też mamy akcesoria, czyli nożyk, folia i listewki i miotełka. Postanowiłem tej rodzinie pomóc. Zrobię to tak szybko, jak będę tylko potrafił, a komentarz dołączę po zrobionej akcji. Widzicie obraz tej rodziny, nadstawka dostawiona. Nie ma takiej możliwości, żeby taka akcja nie wywołała jakiegoś poruszenia w kłębie, ale takie zadziałanie jest zawsze lepsze niż czekanie na niewiadomą i tu się zaraz wszystko uspokoi. Ważne jest, żeby namierzając taką rodzinę i mając jakieś podejrzenie, wiedząc, że coś się może złego dziać, nie zwlekać z działaniem, tylko po prostu podać tą ramkę pokarmu. Nic złego nie zrobimy, jeżeli podamy ramkę pokarmu, przykryjemy to folią. Zwróćcie uwagę na to, że ramka miała wycięty otwór w włoszczynie. Na górę były dane też beleczki, a całość przykryta folią. Po co ta folia? Nic tam się nie będzie gromadzić, żadna wilgoć. Ta folia będzie chroniła pszczoły, które wyjdą na drugą stronę ramki w celu pobrania pokarmu, skorzystania z pokarmu z drugiej strony. Przed zamarznięciem będzie po prostu trzymała ciepło. Tutaj to wszystko trzeba robić bardzo szybko, dlatego że już pod sam koniec te pszczoły zaczęły wylatywać. Kilka pszczół wyleciało, no trudno się mówi, tu trzeba było po prostu zadziałać. Ja sobie przejrzałem nagranie, spojrzałem na to, jak to się nagrało. Tego dokładnie nie widać. Wydaje się, że pszczoły są uwiązane, góra, centrum kłębu jest uwiązane dokładnie
dokładnie na środku, ale one były z przodu, są na środku. Tył kłębu dotyka już prawie tylnych brzegów ramek. Ja uważam, że to jest to udowodnione, że w momencie, kiedy kłąb styka się z tylną ścianką ula, no, powstaje w rodzinie pszczelej duża panika i obawa o stan pokarmu. Ja nie chcę dopuszczać do takich sytuacji, nie chcę dopuszczać do głodu, bo ta rodzina nie głodowała, ona miała jeszcze pokarm po bokach, ale też ten moment i ten dzień, w którym jest troszeczkę mroźniej, pozwolił mi zaobserwować, że okolice kłębu są już odsklepione. Ja nie wiem, czy tam w środku był pokarm, czy nie, ale na pewno były odsklepione. I ta stanowcza nadaktywność rodziny, którą ja stwierdziłem na jesieni, a stwierdziłem stanowczą nadaktywność tej rodziny w stosunku do pozostałych rodzin oraz ramki z czerwiem, które tam później obserwowałem w tej rodzinie na jesieni, kazały mi akurat konkretnie na te pszczoły uważać, patrzeć i ta wiedza, którą mam zakodowaną w głowie z jesieni, o tym, co się działo z tą rodziną pszczelą, nakazuje mi nie zwlekać i nie czekać, tylko podać im ramkę z pokarmem. Takie działanie kosztuje trochę zamieszania i trochę stresu w rodzinie. Kłąb jest poruszony, to jest pewne, tu nie ulega wątpliwości. I sam fakt ulokowania rodziny pszczelej na górze, to nie jest jeszcze dobry moment do tego, żeby takim pszczołom takie zamieszanie fundować. Ale w momencie, kiedy widać, że ten kłąb się przesuwa, w momencie, kiedy widać, że mamy jeszcze 2 miesiące zimowli przed sobą, nie ma z czym zwlekać, nie ma na co czekać, to po prostu trzeba zrobić, podać w miarę możliwości jak najszybciej, w miarę możliwości mieć wszystko pod ręką przygotowane, postawić i jutro te pszczoły będą miały ramkę z pokarmem nad głowami w ciszy i spokoju zimując. Z moich obserwacji takie podanie ramki z pokarmem to jest też bardzo tak fajnie uspokaja zimowle, pszczoły się tak ładnie wiążą pod tą ramką i traktują jako taką powałkę i sobie tam siedzą. Wszystko bardzo fajnie przebiega. A w swojej karierze pszczelarskiej, w swoich tych zimowlach, które przeszedłem, a przechodzę je tak od 4 zimowli już bez strat, miałem taki przypadek, że podana ramka z pokarmem była podana kompletnie bezcelowo, bo było nabite pokarmu w spodzie, rodzina po prostu była wysoko. Ale miałem też taki przypadek, że rodzinę pszczelą uratowałem od śmierci głodowej. Więc tutaj jeszcze jest bite 2 miesiące zimowli, pszczoły dostały 2 kg tego pokarmu. Mam nadzieję, że tutaj się szybko uspokoi i że to będzie wszystko ładnie się działo. Pozdrawiam Was gorąco. Mam nadzieję, że u siebie takich przebojów nie macie. Ja akurat mam taką jedną rodzinę, w której musiałem zainterweniować. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco. Życzę wszystkim udanej zimowli. Takie wejście z pasieki była okazja pokazać. Mogliście poobserwować i mam nadzieję, że komuś się ten film przyda. Cześć!